Liczymy na to, że będzie to coraz bardziej rozpromowane i jeszcze więcej osób zjawi się na takiej imprezie jak ta. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego od skakania. Zobaczyłam w internecie i mówię, to jest to, muszę jechać. W przyszłym roku będzie naprawdę wielki boom na Jumping Fitness, ponieważ jest to mocny trening cardio. Możemy porównać intensywność tego treningu do treningu crossfitowego. Więc tutaj coraz większe grono osób będzie się przekonywać do tego. Jest to strasznie fajny program, innowacyjny, nowoczesny, porusza wszystkie partie ciała, przy czym można się fajnie bawić. Uważam, że takich widzów powinno być jeszcze więcej, żeby ludzie się integrowali, żeby się dowiadywali o Jumping Frogu, żeby każdy wiedział, czym jest Jumping Frog i czym są tematyczne żabki na koszulkach. Tutaj być, bo tutaj jest zgromadzona ta energia, która rozpływa się po całej Polsce, później w grupach. Myślę, że to będzie impreza cykliczna, na pewno nie jednorazowa. Wydaje mi się, że raz do roku trzeba zrobić taki event ogólnokrajowy. Trzeba organizować nawet dwa razy w roku. Trzymam kciuki, żeby się udało. Zapraszam wszystkich chętnych, naprawdę spróbujcie, tego się nie da opisać. Ale na przyszły rok musi być. Musi. Przystępujemy do losowania nagród Froga. 199. 199. Gratulujemy.
Złota ta trampolina Froga już jest twoja.